Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Amok i zapraszam was na kolejny odcineczek naszej kochanej serii, którą jest Grand Theft Auto 5. Jak widzicie, w poprzednim odcinku, który był troszeczkę taki lekko lamerski, ponieważ zlamiliśmy dwa razy, ale postaram się już nie lamić, więc wiecie, odblokowaliśmy sobie studio tatuażu, do którego się właśnie w tym momencie udam. Ja sobie tam pobiegnę, bo to jest dość blisko, więc niedaleko. Ten odcinek, nie wiem, czy wyścigi terenowe są dostępne. Możemy się ścigać. Co to jest za samochód? Czy to jest kład, czy to jest wózek? Wózek do jeżdżenia, aha, na wózek golfowy. Dobra, w tym odcinku postaram się zrobić jakąś misję, ale nie obiecuję, ponieważ ja chcę sobie troszeczkę pod doskonalić moją postać. O, wejście jest z drugiej strony. Alarmowita. I z tego zauważyłem, Trevor ma 102 tysiące dolarów na koncie. Nie wiem skąd on ma tyle pieniędzy. Przecież to jest biedna dzielnica. Wiecie, to jest dzielnica... Wybierz wzór, aby przejrzeć tatuaże. Spoko. Tuf. Aha, czyli to jest ręka, tak? Nie, on ma już zrobione tutaj. On sobie wytatuował... Pogrzeb Michaela... tatuaż, lol. Dobra, tuf. Naczelny przychlast. Nie. Zły clown. Blackjack. Przykuwacz uwagi. To jest świetne. Zwój zdrady. Lol. Maciasz. Kamienny krzyż. Małe potworki. Świnka. Lol. What the f... Takie tatuaż. Dobra sprawa. As. Buźka. Fuck. Cops. Jebać policję. Sflaczały gniew. O, tutaj jest ten. A ono samo się obraca, dobra. Czachy i róże. Rozpięty. Ej, to jest spoko. To sobie chyba zaraz zrobię. Nie, na pewno sobie zrobię tak. Na pewno sobie zrobię... To. To jest świetne. I sobie zrobię jeszcze to. Bardzo mi się podoba. Lewa ręka. Trochę go wytatuujemy. Rip Michael, to mam już zrobione. Ej, co jest? Tatuaż na tatuażu? Chyba ich porąbało. Aha, że mogę zakryć. Chyba, że mogę to usunąć jakoś. Czachaćpun? Jakaś ten, jakaś czaszka. Ponury żniwiarz. Czachaćpuna weźmiemy. Prawą rękę. Trochę go wytatujemy, wiecie o co chodzi. Tu sobie może walniemy... O! Płonąca czacha. Może być. Lewa noga. Całego go wytatujemy. Będzie taki monster. Chociaż nie wiem, czy... Czacha z wężem, czy ponury żniwiarz? Tego ponurego żniwiarza nie widzę, on jest pod skarpetką, więc czacha z wężem. A prawą nogę... Freedom! Płonący skorpion! Dobra, tyle starczy. O wiele lepiej wyglądamy, chociaż nie widzę tych wszystkich tatuaży. Szkoda, że na twarzy się nie da. Chyba, że się da, ale ja nie wiem jak. Dobra, dajmy się na zrobienie misji, która jest tutaj. Podskoczymy sobie do pana C. Chociaż wiecie, ja jeszcze nie zwracałem uwagi, jaką on ma ksywę. Jaki samochód potrzebuje. O! Akurat przejedziemy się panem wózkiem golfowym. Pożyczam, sąsiedzie. Ej, on gdyby nigdy nic... A, bierz sobie co chcesz. Czyli to jest taka dzielnica, wiecie, taka wolniejsza. No i ten wózek jest taki wolny, że nie wiem. Dobra, no nie ma radia, szkoda. To jest auto w tym... A nie, to auto nie jeździ. Myślałem, że wsiądę i ukradnę. Ale się nie da. Odblokował nam się T, czyli Trevor. Tak? Dobrze zgadłem? Czyli mogę jechać albo do siebie, albo do pana C, którego jeszcze nie znam. Chyba, że znam. Tylko, że ja nie znam. Wiecie, o co chodzi. Dobra, jest niedaleko. Udamy się do pana C. Na razie go będę tak nazywał, bo jeszcze nie wiem jak ma pełną nazwę. Ale już dojechaliśmy, prawie się wpierdzieliliśmy. To ma takie hamulce, że nie wiem. Dobra, zaparkujmy tutaj. Chociaż nam nikt nie ukradnie. Dobra. Wejdźmy sobie do baru. What the fuck? A to nie jest to, co my żeśmy ją... Dygu? Chyba. Znaczy, nie, tamto to... Proszę bardzo. Załatwiona sprawa. Tamta to była chyba trochę młodsza.
ban him. He's my goddamn husband. To mój mąż. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Koenig. Koenig. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, to jest Chang, proszę bardzo. I dlatego to C. Mr. Chang now. To jest Chang. A ten co, najarany? Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, widzę, że się strasznie cieszy. O, teraz się cieszy. No, wszyscy ten Life Invader. Ja pierdolę. No ja rany jak nie wiem. Skąd tu się wziął nasze auto nagle? Czy to nasze, czy nie nasze, ale podobne. You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. This is us. Dobra, udaj się do laboratorium. Wsiadaj, wsiadaj. Dobra. Hop, wsiadł. Spoko. Jedziemy do jakiegoś laboratorium. O, proszę bardzo, dzwonimy do kuchty. To jest kuchta? Gdzie? Proszę bardzo, już pierwszy wypadek samochodowy. Tak to jest, jak się gada przez telefon. Okej. Okay. A ten dalej najarany? No nie, on tańczy. Proszę bardzo. O, kot by nam prawie wyleciał przez ten. Fajnie, że... Dobra, przestanę gadać, niech skończą. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bioregional, locavores only. Fajnie, że dodali zwierzęta do tej gry. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Go on now. Ale magazyn. Ample room. Ten jaki ten. Mr. Chang, please, sir, if you will. Pokój prywatny. Should we get the guns? Yes, chef. Po co nam broń? A, jeżeli będziemy się z kimś pewnie napierdalać zaraz. I super. A, chowaj się, Trevor. Trevor, widzę. A, ła, ale ładnie wybuchło. Trevor, widzę, umie strzelać dobrze. Co oni mają tyle życia? Co oni mają? Kamizelki na sobie? Dobra, dostał. A ty co jeszcze żyjesz? Nie, on jeszcze nie zginął. Nie, dobra, zginął. Czekajcie. Bitch! Ginął jeden. Dziwne, że go trawiam przez tą ścianę, ale dobra. Dobra, czas chyba stąd wyjść i zajść ich z drugiej strony. Może nie? O Boże, co się dzieje z tym... Dobra. Gdzie ty jesteś, koleś? Dobra. What the fuck? Zginę! Dzięki ci. Dobra, czas tutaj chwilę przeczekać. Aż mi się naładuje życie. Spoko. Dobra, teraz mogę podążać za tym kuchtą cały.
Gracias. Lol, czas to spieprzać. Czas to spieprzać i iść tutaj, na górę, bo on tutaj poszedł. Dobra, tutaj. Gdzie się skitra? Gdzie? Nie, Trevor, spadaj. Spadaj, chowaj się. Co ja zrobiłem na początku, to nie wiem, bym przegrał zaraz. Wow! 40! Bim! Jep, cuki! Łapcie to! Dobra, jeszcze ktoś? Jadą chyba. Bum! Jak ładnie ich rozpieprzyło! Dobra, może zmienię tą broń, bo zaraz... O, tu nie mam nic amunicji. Dobra, na mniejszą sobie zmienię. Będzie mi łatwiej. Tam, tararara. Na razie ci dzieje ostro. Dobra, złaź tutaj na dół. Prowadź mnie, mój ty wierny przyjacielu. Wchodzę do sklepu. Tylko się wyknij. Dobra, jeszcze jeden tam został. Ale mam cela. No wyłaź, no. Wychyl się. Proszę bardzo. A, spoko, mogę ich... Dobra, wróćmy do środka. Spoko. Dobra, chyba uciekli wszyscy. Ale kasa jakaś na tym leży. A, $11 to. Idź do lodówki. Po co do lodówki? A, gdzie jest ta lodówka? Tam chyba, tak? A, ja mam hitrach z tych, żeby... Przeniknąłem przez drzwi. Super. Zimno! Zamarzli. Czas się zwijać. Hey Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Czyli po prostu mieliśmy ich chronić przed jakimiś bandziorami, tak? Ukończono. Trevor Phillips in the street. Na srebro, spoko, złom jeszcze 6 samochodów zniszczyłem. Dobra, może być. Kontynuuj. Pojedziemy sobie teraz do jakiegoś bliskiego sklepu. Może z bronią, bo kupię sobie amunicji do naszego kochanego pistoleciku. Proszę mi tutaj dać auto. Dziękuję. Chociaż trochę zrąbane to auto. Nie lubię takich aut, powiem wam. One się wydają takie ciężkie. Ja lubię szybsze auto, jakieś takie sportowe. I... Kupimy sobie amunicję i zakończymy odcinek, ponieważ to będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagram. I na razie mi się spoko nagrywa. Chyba zaparkujmy tak jakoś byle jak i wchodzimy do sklepu. Witam. Przeglądajmy broń. Dobra, ja chciałem kupić amunicję do, proszę pana, nie, do granatnika nie chcę. Czy tam jest jakaś broń jeszcze obok? Tak, ale nie jeszcze zablokowana. Spoko, tego nie chcę, to chcę. Do tego mam 300 amunicji, to mogę sobie kupić. To jest jakaś nowa broń. Tutaj muszę amunicję sobie kupić. Jeszcze pokupimy, dobra. Mogę sobie zmienić na policyjne barwy, spoko. Ale nie chcę wydawać zbędniem kasy. Kupmy sobie tą, jeszcze dokupmy trochę amunicji. Tu kupię sobie trochę naboi. Przydałoby się kupić to do pełna, więc... Fake. Nie, już więcej kasy nie będę... nie będę wydawał kasy na naboje zbędnie. Kupujemy sobie, żeby mieć wszystko na zapas, żeby nam nigdzie nie zabrakło. Tyle starczy, chociaż już chyba do pełna nabiliśmy. Wow, gdzie on tą amunicję będzie trzymał? 3000 coś amunicji. Może będzie miał 30 magazynków przy sobie. Do granatnika sobie jeszcze dokupimy. 20 granatów, słowo, więcej się nie da. Tutaj granaty
chyba dymne, czy tam jakieś usypiające. Kupmy sobie naboje. I kupimy sobie tak, powiększony magazynek na pewno. Latarkę, tłumik. Wojskowe barwy i to. I osiągnięcie, wiedziałem, że dlatego chciałem sobie to osiągnięcie w szybko wbić. Dobra, tyle powinno starczyć. Wyjdziemy sobie ze sklepu i sobie przetestuję tą broń. To jest chyba to, tak? Wow! Wiecie, co mi to przypomina, ta latarka? Alana Wake'a. Dokładnie to samo. Czy jak strzelę, to nic się nie stanie? A, dobra, jest cicho. Więc spoko. Nie będę widzieć, skąd strzelam. Wow! Ale tam zaraz coś pierdzielnie. Dobra, zmienimy sobie na zwykłą piąstkę i... Wiedziałem, że pierdzielnie. I zakończymy w tym momencie odcinek, ponieważ ja dzisiaj już kończę z nagrywaniem i pojadę tylko zapisać do domu. Oczywiście Trevora, nie? W swoim domu też zapiszę. Więc do zobaczenia. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i na razie. Cześć!